21 kwietnia odbyło się w Lublinie 23. Międzynarodowe Spotkanie Artystów Nieprzetartego Szlaku pod tytułem Świat Lalek. Powiat kraśnicki reprezentował Teatr Wrzosy, prowadzony przez siostrę Elżbietę z Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach. Teatr wystawił spektakl oparty na bajce Andersena pod tytułem Słowik, odnosząc wspaniały sukces. Zobaczycie Państwo, że Teatr Wrzosy to połączenie młodości i wieku dojrzałego. Życzę przyjemnej uczty duchowej. Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej każdego dnia. Dzisiaj zaczniemy od Teatru Wrzosy. Teatr Wrzosy przyjechał do nas z Popkowic, tak Ola? Tak, z Popkowic. A kto jest ich instruktorem? Siostra Elżbieta Masztalewicz, Katarzyna Kępa i Joanna Łyjak. Wielkie brawa Teatr Wrzosy i Schola. W spektaklu Słowik. Zapraszam. Słuchajcie, we wszystkich książkach, jakie dostaję, opisane jest piękno mojego pałacu, moich ogrodów, ale wszyscy zachwycają się jakimś słowikiem, jego śpiewem. Słowik jest najpiękniejszy, słowik jest najpiękniejszy. Kto to jest i dlaczego ja go nie znam? Dowiaduję się o nim z książek. Słuchaj, mój marszałku. Ponoć w moim królestwie jest jakiś niezwykły ptak, którego nazywają słowikiem. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Masz go dziś wieczorem przyprowadzić do pałacu i chcę, żeby śpiewał tylko dla mnie. Słowik? Nigdy pani o nim nie słyszałem, ale pójdę, znajdę go i przyprowadzę. Ale wydaje mi się, że to, co piszą, to zwykłe bzdury i fanaberie. Chcę tego ptaka i chcę słyszeć jego śpiew. Jeżeli się nie zjawi, to każę wszystkim dworzanom deptać po brzuchach. Słowik. Może wy wiecie, kto to jest słowik i gdzie go mogę znaleźć? Nie wiem. Nie wiecie? O, moja mała pomywaczko. Może ty wiesz, kto to jest słowik, a mianuje cię nadworną kucharką cesarza. Słowik? Mój Boże, znam go doskonale. Tak cudnie śpiewa. Kiedy go słucham, czuję, jak łzy płyną mi po policzkach, jakby moja chora matka mnie całowała. Proszę, zaprowadź mnie do niego, a pozwolę ci zbierać okruchy z cesarskiego stołu, które będziesz mogła zanosić swojej chorej matce. Dobrze, zaprowadzę cię. Słowik.
jest Słowik, to krowa ryczy. Jak dzwoneczki w kościele. To nie słowik, to żart. To on. Taki zwykły, szary, pospolity. Słowiczku, nasz cesarz życzy sobie, abyś dziś przed nim zaśpiewał. Z największą przyjemnością. Dziwne, że go dotąd nie słyszeliśmy. Zrobił furorę na dworze. Mój mały śpiewaku, mam zaszczyt zaprosić Cię dziś na ucztę do cesarza. Mam nadzieję, że swym śpiewem wszystkich oczarujesz. Mój śpiew brzmi lepiej wśród drzew, ale zgoda. Mały śpiewaku, ofiaruję Ci złoty pantofelek za Twój śpiew. Łzy, które widziałam w Twoich oczach, cesarzu, są największym skarbem i nagrodą. Proszę, zaśpiewaj jeszcze raz. Cesarza Japonii. Piękny słowo. Raz, dwa, trzy. Cudowny duet. Tak, niech zaśpiewają. Raz, dwa, trzy. To nie miała mojego ptaka. Ona świetne wyczucie. Tak, tu. I chciała będą moje szkoły. A teraz słynie nie tylko na szukanie. Gorącą nocą, pachnącą nocą, lampiony w liściach rżą. Lecz tu jeszcze nikt nie wie o tym,
że tej nocy z klatki złotej cicho wymknie się ptak. I ptak przestraszony nie śpiewa, choćby w kwiatach stały drzewa, choćby pachniał las. I kwiat nie zakwitnie bez słońca, dla niego noc się nie kończy, odkąd nadziei promień zgas. O, gdzie jest Słowik? On uciekł. Niewdzięcznik! Widzę państwo, uprawdziwego Słowika nigdy nie można przyjeszcze nastąpić. Natomiast u sztucznego wszystko jest wyprzewidziane. Niech zaśpiewa sam! Raz, dwa, trzy. Natychmiast wezwać nadwornego lekarza. Niech zbada i uleczy mojego ptaka. Lekarza! Lekarz! Lekarz! To już nic nie pomogę. Wszystkie kółka i sprężyny zużyły się, a nie ma takich możliwości, żeby je dorobić. On już nie będzie dla ciebie śpiewał. Musisz odnaleźć dawnego Słowika. Chcę posłuchać tej melodii.
Jeszcze nigdy wcześniej jej nie słyszałem. Masz taki srebrzysty głos. A oddasz mi tę koronę? Oddam ci, słowiku. Wszystko ci oddam, przyjacielu ty mój. Śpiewasz o moim domu. Wśród drzew i krzewów róż, porośniętych zieloną trawą na starym cmentarzu. Tak się rozważyłem, że idę do niego. A ty śpiewaj, przyjacielu, i przynoś ludom radość. 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 O, dzięki ci, mały ptaszku z nieba. Ty wróciłeś. Swoim śpiewem odpędziłeś śmierć od mojego serca. Jak mam ci podziękować? Już mi wygodziłeś. Widziałem łzy w twoich oczach, gdy pierwszy raz na ciebie śpiewałem. Łzy cesarza to klejnoty, które ratują serce słowika. A teraz śpi. A gdy się obudzisz, będziesz zdrów i silny. Szanowni Państwo, jak w życiu teatru i w życiu sióstr zakonnych tak bywa, że przychodzi polecenie i idzie się do innej placówki. Słuchajcie, to jest wyjątkowy spektakl w dniu dzisiejszym, dlatego że siostra Elżbieta została przeniesiona z Popkowic i teraz będzie pracowała w Matczynie. Możesz płakać, masz prawo. Słuchajcie, to jest ważny moment i ja chciałem powiedzieć, że bardzo wiele siostrze zawdzięczamy. My wszyscy. Dlatego, że po raz pierwszy siostra zajęła się właśnie seniorami w takim wymiarze teatralnym, mówię, w naszym środowisku. I to, co robiła przez wiele, wiele lat, było bardzo ważne. Bardzo wiele nauczyliśmy się od siostry. I ja chciałem i siostrze, i ekipie seniorów, i młodzieży, którą siostra potrafiła zarazić, wciągnąć do tej pracy. Słuchajcie, w Popkowicach powstał teatr w garażu, z kurtyną, ze światłem. I ja wiem, że niektórzy pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej wstawali na posiłki, do toalety i do teatru. Tylko i wyłącznie. I siostra potrafiła ich mobilizować, zebrać grupę i ja liczę na to, że mimo, że siostra gdzieś tam będzie w Matczynie robić pewnie kolejny teatr, nie wątpię, bo zarażona życiem teatralnym tak będzie robić, to gdzieś między wami ten kontakt będzie, a Teatr Wrzosy, liczę na to, nie rozpadnie się, mimo że to będzie dla was trudny okres. Słuchajcie, wielkie, wielkie brawa dla siostry Elżbiety. Siostra Elżbieta zawsze się krępuje. Ale to jest twój moment. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że podstawówka, studentka, seniorka, razem występujecie w Teatrze Wrzosy i odnosicie sukcesy? No ja bym z tego powiedziała, że siostra trzyma ten, jak to się mówi? Władzę. Chole ma, nie? Tak, chole. No. I dlatego, że z tymi dziećmi śpiewam i w kościele,
i bardzo spolubi, a młodzież spolubiła chyba nas, seniorów. I dlatego chcą z nami występować, a nam bardzo miło z nimi występować. No bo siostra ma wiele znajomości z różnych miast, wiele talentów i chciałaby to połączyć jak i służyć teatr, żeby wszyscy mogli razem występować. No to, że tutaj jesteśmy, to jest tylko i wyłącznie zasługa siostry Elżbiety. Ma czas, ma siłę, ma ochotę, żeby po prostu z nami pracować, a jest to bardzo duża praca, którą ona musi włożyć. A powiedzcie, jak wam się pracuje, w ogóle między wami się praca układa? No między nami to się bardzo dobrze układa. Z młodzieżą nam się bardzo, mimo wszystko, że my w podeszłym wieku, seniorzy, ale nam się z młodzieżą bardzo dobrze układa. Ale teraz to nie wiem, nie mogę powiedzieć, bo przykro nam bardzo i chyba na pewno już nie będzie tak jak do tej pory nie będzie. Może będzie, ale na pewno nie tak jak było do tej pory. Przyjeżdżała choćby 2 razy w tygodniu do nas, to może będzie, ale jak nie będzie Elżbiety, nie będzie i teatru, to ja myślę, ja tak sobie wyobrażam, no może nie całkiem, ale no młodzież też by chciała, żeby było dalej tak, jak do tej pory było. No a młodzież co na to? Pracuje się nie tak źle, wszyscy tak się łączą, nieźle. Powiedziałabym, że jest bardzo dobrze. Seniorzy zawsze chętnie nam pomagają. Jeżeli trzeba jakiś pomysł przeforsować, to też pomogą, kiedy trzeba. Jak trzeba, to wymuszą pewne rzeczy, które trzeba. I bardzo dobrze. I to się chwali. I naprawdę ta współpraca jest niesamowita. Daje nam bardzo wiele korzyści, takiej satysfakcji wewnętrznej. Ale i też no, pozwala jakieś takie relacje nawiązać, jakieś przyjaźnie. Przede wszystko jest pięknie w Teatrze Wrzosy. Wszystko jest piękne i jak dla mnie, no nie wiem, najpiękniejsze jest chyba to, że chce się nam, prawda, że i seniorom się chce, że chcą pracować i chcą pracować z nami, a my też nie zawsze jesteśmy chętni do współpracy, często pewnie tracą cierpliwość z nami, jak to zwykle. Ale nie biją. No gdzież tam. Nie biją i cierpliwości nie tracą, bo może tracą ci, co nie nauczeni, a my to, co my byśmy zrobili jeszcze. I bez tego teatru i bez siostry, no ja to nie wiem, mimo wszystko, że już mam 76 lat, ale jeszcze bym naprawdę, nie wiem, na pół Polski zawojowała. No to bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Się cieszę, bo czy stroję, czy co, to uszyję i pomogę młodzieży nawet we wszystkim w ogóle. To pozostaje mi tylko życzyć wam, aby mimo odejścia siostry Elżbiety, teatr nadal istniał, dając radość artystom i rozsławiał powiat Kraśnik oraz Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach. Dziękuję bardzo.
otwarte.
No free.